Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subnautiki. I tak, jesteśmy w bazie, jak ktoś nie idzie poprzedniego odcinka, to zapraszam. I co? I na razie ta baza jest mała, będziemy ją powiększać, na pewno. I teraz tak, czy my tutaj mamy jakieś moduły? Tak, mam jeden moduł. To jest moduł głębokościowy, bardzo fajny. Mogę się nigdy przyzwyczaić. I dobra, i co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj szukać, a czego będziemy szukać, Redon? A będziemy szukać ładowarki baterii. Mam nadzieję przy okazji, że nie spotkam nigdzie Reapera Leviathana. Chociaż jeszcze nie spotkałem, to jest właśnie bardzo ciekawe, że jeszcze nie spotkałem Reaperka. Czy tutaj chyba nie można znaleźć ładowarki, tak mi się wydaje, że tu nie można. Popłyniemy sobie w to miejsce i przy okazji też będę szukał materiałów do rozbudowy bazy, jak na przykład pewnie srebro, które jest tutaj. Mam tylko 11%, tak, srebro udało mi się znaleźć, bardzo fajnie. No i co? I zostawcie już łapkę w górę, komentarz zostawcie. Po prostu, no nie wiem, no, taki fajny, miły komentarz tutaj mi się wyświetla. Tutaj dostajesz ode mnie order uśmiechu, nie żartuję, dostajesz po prostu taki... Jak myślałem, że to coś innego jest, dobra, nieważne. Dawno nie grałem w tą grę, przyznam się, Ostatni raz, dużo przed tym, jak dałem odcinek na YouTube'a. Co to jest? A już mamy przenośną konsolę pojazdów, tak. Fajnie, że już mam ładowarkę do Steamofa, to nie muszę go jakoś zbytnio oszczędzać. Ja się muszę go oszczędzać pod względem wytrzymałościowym, ale już jako bateria to się szybko będzie ładować. Też mamy 76% tylko, więc się nie naładowała do końca, niestety, a szkoda. No i co? Płyniemy. Chwileczkę, bo nie mam zielonego pojęcia nawet gdzie ja jestem. Widzę jakieś głębiny. Dobra. Myślałem, że jestem bliżej Aurory. A nie, dobra, jestem na tym biomie grzybów. I dobrze i niedobrze, bo na biomie grzybów tonęło na dno oceanu. Reaper Leviathan. I powiem tak. Mam nowego Simofa. Okej, dobra. Tutaj coś jest ciekawego. I tutaj chcę właśnie popłynąć. W to miejsce. Reapera raczej nie spotkam. Mogę spotkać tylko te takie niefajne. Znaczy tutaj takie są niefajne rzeczy. Stworzenia. Tak, popłyniemy sobie tutaj na szybkości. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie zaatakuje. Już mam? Mam już. Dobra, tytan będzie. Dużo mamy rzeczy w sensie. Dobra, jak tu się wchodzi? Tędy jakoś? Nope. Nie wejdę. Nie chcę zbytnio teraz marnować. Okej, krzesełko. Mamy krzesełko. Tutaj coś płynie. Lampa jakaś, dobra. Nie potrzebuję lampy, tak trochę tu przycichłem, przyznam się, bo się skupiam na grzybie, nie wiem jak tu wejść. Okej, co ty, czym ty jesteś? Niczym. Mam już sterownię skanującą. Tak, miałem tego nie używać, ale z przyzwyczajenia. Tu jakoś mogę wejść. Szkoda, że nic nie widzę. Proszę mnie o uzupełnienie płynów trochę kiepsko, bo ja mam mało wody. Nie mam przy sobie nic. Lekka butla, dobrze, to też się przyda, super. Ale tu wejścia nigdzie nie widzę, dobra, będę płynął dalej, na razie... Chcę popłynąć tutaj, tylko czy to jest bezpiecznie? To jest ważne pytanie. Jak kiedyś tu pływałem, nie spotkałem Reapera Leviathana. Ale on żyje i się przemieszcza, więc zawsze szansa na spotkanie go. Nie straszcie rybki. Dobra, to tylko rekiny, który wystrzelił. Ty weź ode mnie odpłyń. Nie chcę ciebie, nie chcemy ciebie. Wyjdź. Nie widzisz, że jesteś niepotrzebny? Dobra, ławimy się.
Gdzieś poszedł? Dobra, gdzieś poszedł. Tu jest. Z tym drugim, kurde. Dobra, nie boję się. Tak, PDA. Działko mam. To jest wszystko. I to jest wszystko. Więc jedna kapsuła już odwiedzona. Odwiedziliśmy. Płyniemy na bazę, bo tam kilka rzeczy będzie, między innymi płyny i jedzenie. Tak, tam coś mam miałem. Ale czy tutaj coś ciekawego znajdziemy oprócz tych węgorzy? Nie. O, dobra. Też jest radio, fajnie. Tak, wiem. Ale no, nie mogę przegapić. Kurczę, sam się walnąłem. Fragmentu cyklopa. Tak, nie róbcie tak jak ja, że wysiadacie w trakcie płynięcia. Bo czasem to się może źle skończyć. Chodź tu. Zniknęła mi gdzieś. Patrzcie, jest totalnie ciemno i gdyby nie te światełka, to bym nie wiedział, gdzie jest mój sim. Czasami tak się dzieje, że się nie wie, co gdzie jest. Dobra, już jesteśmy na bazie. Też odbieramy wiadomość. This is Lightpod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. Czyli lewiatan. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Gdzie jest water? Woda. Na dole mam pewnie. Jak nie mam, to kiepsko, bo mało mam tej wody. Dawaj wodę. Jest woda, dobrze. Wyjmę sobie drzwi. Super, mamy. I co teraz? Teraz możemy popłynąć do tej drugiej kapsuły. Tylko jeszcze przedtem. Tak, schowamy trochę złota. Schowamy to, dobrze. Srebro nam się przyda i tak dalej. Tytan, gdzie jest tytan? Mamy tu tytan? Mamy tu kwarc, który się przyda. Rubiny się aż tak nie przydadzą na razie. Dobrze, szukamy dalej. Tytanu szukam, bo mam na pewno gdzieś dużo. Lit się przyda też, ale nie mam tytanu prawie w ogóle, zobaczcie. Ołów się przyda, po coś pewnie. Złoto chyba nie. No zobaczymy. O, kolejna wiadomość, super. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Yeah, give me a second. Black box data shows the high security turbo in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, tell Becky I'll just take the regular. Regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I'll say regular. She's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Nie wiem, gdzie mi się pobrało, ale nieważne, bo teraz chcę popłynąć tam. To jest 185 metrów, więc nie ma tragedii. Jeszcze przy okazji szybko naładujemy naszego Simofa. Oj, nie uderzaj się o wszystko. Bo chcę tam tą bazę rozbudowywać. Nie wiem, jeżeli chcecie, to napiszcie mi, czy mogę ją lekko rozbudować poza odcinkiem, bo to będzie takie pływanie w tej wewce takie niepotrzebne. A ja chcę tutaj znaleźć jeszcze jedną rzecz. Jakiś wrak statku, bo potrzebuje, o właśnie, jak na zawołanie praktycznie. I o ile się nie mylę, nie chcę żadnych pnącz wodorostów. Daj mi teraz, gdzie jest 5? Tu jest 5. Dobra, myślałem, żeby mi grę wywaliło. Czy bym nie chciał? Dobrze, o, czy tu coś jest? Nie, ale możemy tu wejść? Nie możemy, dlaczego nie? Te drzwi nie możemy wejść, nasiony są... Nie do tego, tutaj nie płyniemy. Może i dobrze bym utknął i bym nie wypłynął. Nie mogę tu w ogóle wejść? Nie mogę, czyli jakieś... Musi być jakieś drugie wejście. Zobaczymy, czy znajdę.
tutaj może? Nie, tutaj. O, jest. Naprawa. Dobra, naprawiamy na szybko. Mam nadzieję, że tu będzie ładowarka do baterii. Chciałbym, żeby była. Tutaj nic. Tutaj konsola pojazdu. Dobra, wezmę dla tytanu. Potrzebuję trochę tytanu. I co, i tyle? I to wszystko, co mnie tutaj w stanie dać? Kurde, zawiodłem się, jak mam być szczery. Liczyłem tu na część do ładowarki, której nie mogę tak znaleźć. Akurat jak ją znajdę, to już będę zadowolony. Tu jeszcze nie, tu nie mogę wpłynąć. Dobra, wezmę się dla tytanu. Tak, fajnie. I co, i to wszystko niestety tutaj. Jeszcze tu tytan jest, ale tego nie chcemy, bo nie mam u siebie fabrykatora, tak? Dobra, krzesie tytan to jest sporo na razie. Dobra, gdzie my mamy... O, dobra. Najpierw popłyniemy tam. Dobuduję trochę do bazy, popłyniemy tam i zobaczymy, co będzie dalej. Ja wiem, że wy chcieliście, żebym gdzie indziej zbudował, no ale zobaczcie, że to nie jest super miejsce na bazę, no. Mi się podoba, powiem szczerze. Naprawimy jeszcze. Mam mało mocy w tym. Coś się wolno ładują akumulatory, nie wiem czemu. Zawsze mi się szybko ładowały tutaj. Ale... Chcesz poradzić? Tak, dobudować. Mam trochę rzeczy, dobudujemy sobie jakieś na pewno inne pokoiki, prawda? Piątka. Mogę do tego dobudować, mogę... Nie, do tego to nie chcę. Od tej strony mogę dobudować. No mogę, mogę, fajnie. Tu jakieś takie kolanko zbudujemy. Żeby to zakręcało. I jeszcze korzystając z tego, że mamy lit, możemy zbudować tutaj taką osłonę. I jeżeli mamy... Nie mamy szkło... A, można byłoby zrobić. Na pewno kiedyś zrobię, ale to już będzie jakby takie lekko... Taka... Mam za mało tytanu, czekajcie. Dobra, zrobimy inną rzecz, żeby nie... Żyję oszczędnie, okej. Okay. To nie mogę tego... To! To mogę. Nie, nie, tego nie będę budował na razie, nie potrzebuję. Na pewno zbuduję sobie... Gdzie to jest? Gdzie to jest? To. Doniczkę. Tylko po co zbuduję, jak ja nie mam przy sobie żadnych nasion, prawda? Prawda. Szkoda. Najtańsza do 4. Buduję sobie tutaj doniczkę. Dwie doniczki sobie zbuduję. Nie, jedną, na jedną mnie tylko stać, tak? Nie, dobra. Nie, bo mamy 4, tak. Nie 6. Dobra, bo mi się pomyliło. Tutaj sobie posadzę jakieś roślinki, mają jedzenie. I picie, to też za chwilę. O ile się wyrobię, mam nadzieję. Dobra, mam kostkę, że ją zjem sobie i elegancko mam wszystko. Tylko woda się szybciej zużywa, więc powinien się bardziej o wodę martwić. Ale trudno, 88% baterii, płyniemy w tą stronę. Błagam, żeby nie spotkał Reapera. Błagam, żeby nie spotkać Reapera. Bo to by było nieprzyjemne, powiem tak. Będę płynął tutaj, to jak coś, to... To jakieś tutaj manewry będą. Okej. Okay. Cyklop. Znaczy, część cyklopa. No i tytan jak znalazł, fajnie. Fajnie, fajnie, dobra. Naprawdę obawiam się, żeby cyklopa nie spotkać. Jest duże... Jest duże drzewo. Już mamy fragment cyklopa. Właśnie tu można znaleźć najwięcej fragmentów cyklopa, tak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Najmniej ja znalazłem. Mamy life pod. Dobra, nic nie słychać. Wchodzimy do life poda. Sam siebie zawsze ranię. Tu jestem raczej bezpieczny. Tylko jeszcze powinienem dostać coś. Ale nie widzę nigdzie. Nie strasz. Nie strasz, nie strasz. Rybka. Tam coś jest? Nie. Teraz chodź rybka. No nie ma nigdzie, albo mi się coś zbugowało.
Albo przy tej nie ma żadnych danych. A szkoda, szkoda, dobra. A teraz płynę do siebie na bazę. Bo tam dalej chyba nic nie ma ciekawego. Znaczy coś ciekawego na pewno jest, tylko że ja na razie nie chcę się zbliżać. Może dopiero jak będę miał cyklopa, to będziemy bardziej bardziej sobie żyć. Już jedna osoba napisała mi, żebym zrobił serię. Żebym zrobił serię, że życie w cyklopie. Pomyślę nad tym. To było dawno temu komentarz, ale pomyślę nad tym. Więc tak, teraz też dalej poszukuję tych wraków. Zobaczymy, czy coś znajdę. Mam nadzieję, że znajdę, bo oprócz tego, bo chciałbym znaleźć ładowarkę do baterii. Ja wiem, że wy mi pisaliście, że jest w tych wrakach. Ja wiem, że jest we wrakach, tylko byłem w takim jednym, gdzie... Dobra, wygląda trochę inaczej od drugiej strony. Ja wiem, że wy mi pisaliście, że we wrakach i ja wiem, że był w tamtym, co jakiejś znalazłem na odcinku, ale niestety no już nie, gdzie to jest. No. Może kiedyś przez przypadek trafię. Mam nadzieję, że jest też w innym wraku niż w tamtym. No bo cóż, chciało mi się przychodzić tak jak fabułę się przechodzi, to tak mi się skończyło. Dobra. Idziemy tutaj. Bierzemy nasiona arbuzowca. And jeszcze chińskiego ziemniaczka by się przydało, albo coś takiego właśnie. Arbuzowiec, nasiona arbuzowca. Nie, to arbuzowca nie chcemy. Jest. Bardzo dobrze. To jest super sprawa. Dzięki temu przeżyjemy. Gdzie wy jesteście? Gdzie ten radiolat? Tam. Gdzieś. Wait, bo radiolat zgubiłem. O, dobra. Muszę go jakoś inaczej dać niż na niebiesko, bo się nie połapię. Na czerwono, jak baza Redona, to na czerwono. Dobra, tak, wiem, nazywaliście, dawaliście pomysły, nazwę w następnym odcinku. Nazwę w następnym odcinku, tak. Ja wiem, na razie to wygląda słabo, ja wiem, ale będę dobudowywać między odcinkami. I to będzie wyglądać dużo lepiej, ta baza mi się już zaczyna podobać. Ten widok jakby tej bazy już mi się zaczyna podobać. Tylko jeszcze brakuje wielu rzeczy, tak. To jest takie sterowanie takie, nie szablonowe. Dobra, więc tak, tutaj sobie możemy wstawić chiński ziemniak. Nie interesuje mnie, że jest zgniły, ważne, że jest i że można tego posadzić. A tu dwa arbuzowce. I one teraz będą sobie rosnąć, czego jeszcze nie zobaczymy w tej chwili. No i co? I ja wiem, że ten odcinek jest taki trochę krótszy, ale ja nagrywam, żeby was nie zostawić z niczym, żeby pokazać, że jestem i tak dalej. Więc co? Więc zostawcie łapkę w górę, tak jak się umawialiśmy, zostawiamy łapkę w górę. I co? Jakiś komentarz dla statystyk. Bo trzeba nabić statystyki, bo strasznie spadły te zasięgi. Ups, jakiś lag. Czasem się zdarzają w sobą tyty. Więc co? Więc ja lecę i ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.